czerwca ze stadionu w Mszanie Dolnej, gdzie odbywa się 11. Olimpiada Notarialna, wita się z Państwem Monika Antosz-Grodzicka. Krwiodawstwo w modzie. Staramy się zachęcić jak najwięcej osób. Mamy gdzieś koło 50 wolontariuszy. Dlaczego zdecydował się Pan dzisiaj oddać krew? Zawsze oddaję. Szpital pod lupą wojewody. We wspomnianej komisji zasiadał wicestarosta Franciszek Dziedzina, który wobec dyrektora Marcina Radzięty pełnił funkcję zwierzchnią. Sporna działka w Mszanie Dolnej. Nie jest ta działka do sprzedania, musi zostać, bo mieszkańcy nas jako radnych by już tak rozliczyli, że nie mielibyśmy się po co nawet pokazywać, ani w ogóle startować w jakichkolwiek wyborach. Rekordową ilość krwi zebrano podczas piątej zbiórki w Mszanie Dolnej. Krew oddał również burmistrz, który zachęcał innych do udziału w akcji. Dlaczego zdecydował się Pan dzisiaj oddać krew? Zawsze oddaję. Co roku. Dlaczego Pan to robi? Mam taką potrzebę. Organizujemy już ją piąty raz. Na początku roku, prawda, już planujemy, jaka to będzie akcja. Staramy się zachęcić jak najwięcej osób. Mamy gdzieś koło 50 wolontariuszy. Głównie to jest młodzież, prawda, którzy nam pomagają. Od początku, czyli od 2008 roku, pomaga nam Urząd Miasta, który włącza się na tej zasadzie, że sam burmistrz przychodzi, jak gdyby promuje tą akcję. Pan osobiście też oddaje krew? Dzisiaj właśnie zapytałem Pawła, czy jestem od początku i okazało się, że to jest piąta akcja, a ja jestem dzisiaj tu po raz czwarty, więc mogę powiedzieć, że jestem. Jeden wyjazd gdzieś mnie tam minął. Czy obserwuje Pan coraz większe zainteresowanie tą akcją ze strony dawców? Tak, tak. W 2008 roku zaczynaliśmy od 28 osób, prawda? 2009 rok to jest też jednodniowa akcja, 48 osób. Jak dobrze pamiętam, w 2010 było już około 70 osób i to była akcja dwudniowa. Zeszły rok, czyli 2011, to sobota, to jest 60 osób, a niedziela to jest 57. Czyli to są już bardzo, bardzo dobre wyniki, bo średnia ilość donacji, czyli osób, które oddają krew, jest w granicach 40 osób. Z jednej strony się lamentuje, że krwi brakuje, banki krwi są puste, a z drugiej strony, jeśli jest taka akcja jak dzisiaj i jest kilkadziesiąt osób w ciągu kilku godzin, no to spotykamy się na miejscu z takim odliczaniem, że jeszcze 25 osób, a ci pozostali pewnie dzisiaj odejdą z niczym, więc tu jakby tej zależności nie ma i no śmiem twierdzić, że komuś nie bardzo zależy na tym. Ludzie chcą i są chętni. To są młodzi ludzie, więc trzeba by jakoś to wykorzystać i zrobić wszystko, żeby tej krwi można było zebrać jak najwięcej. I ten klimat tutaj jest wielu chętnych, no ale instytucja, która zajmuje się tym zbieraniem, no nie radzi sobie w żaden sposób. Ja wiem, że jest wolna sobota, że ludzie mają prawo do dnia wolnego, no ale jeśli jest taka wola, to trzeba by to wykorzystać. Chciałbym pomóc innym oddać krew i tyle. Który raz uczestniczy Pan w akcji? Pierwszy raz. Czy odczuwał Pan jakiś strach? Nie. Wojewoda małopolski Jerzy Miller sprawdzi zasadność wyboru Marcina Radzięty na dyrektora Limanowskiego Szpitala. Podległe wojewodzie małopolskiemu odpowiednie służby sprawdzą, czy konkurs na dyrektora szpitala w Limanowej został prawidłowo przeprowadzony. Według Gazety Krakowskiej Mirosław Chrapusta z Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że zostanie wszczęte postępowanie, które wyjaśni zależności służbowe osób z komisji konkursowej i zwycięzcy konkursu urzędnika starostwa Marcina Radzięty. Marcin Radzięta został wybrany na dyrektora Limanowskiego Szpitala po ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Limanowej konkursie. W komisji konkursowej zasiadali m.in. wicestarosta i sekretarz powiatu limanowskiego. A paragraf 5 rozporządzenia resortu zdrowia mówi, że w takiej komisji nie może zasiadać osoba pozostająca wobec kandydata w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnienie wątpliwości co do jej bezstronności. We wspomnianej komisji zasiadał wicestarosta Franciszek Dziedzina, który wobec dyrektora Marcina Radzięty pełnił funkcję zwierzchnią oraz sekretarz powiatu Andrzej Matląg. Ten drugi jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Gorczańskie Wody Termalne, której wiceprezesem w dniu konkursu był Radzięta. Radni Mszany Dolnej nie wyrazili zgody na sprzedaż strategicznej działki w centrum miasta, do której przekonywał burmistrz. Radni rozmawiali również o przyszłości ośrodka zdrowia.
12 radnych było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. To głosowanie to jedno z kilku, jakie radni Mszany Dolnej musieli głosować na 23 sesji Rady Miasta. Żadna inna uchwała nie wzbudziła tyle kontrowersji i dyskusji, co ta związana ze sprzedażą prawie 16-arowej działki przy ulicy Orkana. Takie wrażenie, że to jest na takiej zasadzie, że nas się szantażuje, że my na przykład musimy teraz coś sprzedać. No nie, to tak się nie powinno robić, bo to wygląda na to, że tak jakbyśmy byli, tak powiem, zmuszani, to nie rozumiem teraz. Jest to również najbardziej atrakcyjna działka w Mszanie Dolnej, której jeszcze nie sprzedano, argumentował z kolei przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Andrzej Dudzik. Nie jest ta działka do sprzedania, musi zostać, bo mieszkańcy nas jako radnych by już tak rozliczyli, że nie mielibyśmy się po co nawet pokazywać, ani w ogóle startować w jakichkolwiek wyborach. Głosowałem przeciwko. Mi się wydaje, że sprzedać zawsze możemy, jeżeli będzie taka potrzeba, a na razie nie ma takiej potrzeby w mieście, nie jest konieczność sprzedaży tej działki. Czy był pan zaskoczony, że radni głosowali przeciwko sprzedaży tej działki? Nie. Nie liczyłem na to, że zmienią opinię od momentu, kiedy myśmy projekt uchwały czy projekt sprzedaży tej działki przy ulicy Orkana przedłożyli do opinii przez Komisję Rozwoju Przestrzennego, więc wiedziałem, że temat jest bardzo trudny, ale decyzja, tak jak w każdej innej sprawie, należy do Rady Miasta, nie do burmistrza. Więc nie będzie sprzedaży. Póki co nie będzie sprzedaży tej działki. A dlaczego w takim razie chciałby pan tą działkę właśnie teraz sprzedać? Ja nie mówię, że w tym momencie. Natomiast w październiku w założeniach budżetowych Rada Miasta przyjęła, iż ze sprzedaży mienia komunalnego osiągniemy kwotę ponad 2 milionów. Ktoś dzisiaj zarzucił, że nie było konkretnie numeru tej działki, że są inne działki. Więc jeśli ta kwota zostanie osiągnięta, to przecież nikt nie będzie na siłę dążyć do tego, żeby radnych przekonywać, że trzeba tę działkę sprzedać. Natomiast no, dyskutowałbym z argumentami, że nie są zabezpieczone, że nie zabezpieczamy tego terenu pod ewentualną rozbudowę skrzyżowania, przebudowę, budowę ronda. To jest nieprawda. Szacuje się, że działka ta jest warta około 2 milionów złotych. Opinie mieszkańców są takie, żeby tej działki nie sprzedawać, żeby ona została, bo no niestety jest to działka bardzo atrakcyjna. Urząd już po prostu sprzedał działki na komunalnej, także już wystarczy, trzeba to zostawić. Tradycyjnie już radni rozmawiali również o służbie zdrowia. 14 kwietnia tego roku odbyło się zebranie, na które została zaproszona pani Ania, pani kierownik ośrodka zdrowia, pani Anna Majszak i zaproszeni goście. I tematem tej rozmowy była dyskusja na temat dalszego funkcjonowania ośrodka zdrowia. No i oczywiście cieszy nas, że udało nam się dojść do porozumienia z panią Anią Majszak, kierownik ośrodka, i nawiązać współpracę z nią przede wszystkim. No, efektem na dzień dzisiejszy jest otrzymanie kontraktu na opiekę kardiologiczną, ginekologiczną oraz perspektywy dalszej modernizacji, rozwoju ośrodka zdrowia. Józef Budacz, TV28. Wczoraj około godziny 19 w Starej Wsi kierujący traktorem rolniczym typu SAM stracił panowanie nad pojazdem i zjeżdżając po drodze polnej o znacznym nachyleniu, widząc, że nie zapanuje nad traktorem, wyskoczył z niego. Niestety doznał urazu kręgosłupa i przebywa w Limanowskim Szpitalu. Traktor chwilę po tym zjechał na skarpę, przewrócił się kołami do góry, także mężczyzna miał dużo szczęścia w całym zdarzeniu. Pobraliśmy mu krew do stwierdzenia zawartości alkoholu w organizmie. Będziemy całą tę sprawę wyjaśniać. Na basenie i w Limanowskim Domu Kultury. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy jeszcze jedną... Dzieci z naszego regionu obchodziły i świętowały Międzynarodowy Dzień Dziecka. Co Wam się tutaj najbardziej podoba? Wszystko. Atrakcji nie brakowało, a każdy z tych mniejszych i większych mógł znaleźć coś dla siebie. Smakuje popcorn? Aha. Mhm. A skąd masz taki ładny wianuszek na głowie? Bo jest z kwiatkami. Aha, bo jest z kwiatkami. A ja mam czekoladę
Ja popatrzę. Co, masz watę cukrową? Tak. A byłyście, bawiłyście się tutaj z kimś? Tak. Co robiłyście? Bywaliśmy. Robili to taszop. Imprezy plenerowe storpedowała niestety pogoda, ale nikt nie narzekał. Tu, przed Limanowskim Domem Kultury, dzieci podpatrywały samochody strażackie. Można było przez chwilę poczuć się jak strażak. Na scenie w Limanowskim Domu Kultury mali artyści prezentowali swoje umiejętności aktorskie i taneczne. Pan starosta Jan Puchała zaprosił wszystkie dzieciaki tutaj na Limanowską pływalnię. Jak widać, trochę pogoda nam nie dopisała, ale poradziliśmy sobie, bo pływalnia jest wielka. Na krytej pływalni rywalizacja sportowa na całego. Na starcie blisko setka dzieciaków. Startowaliście już? Tak, ja startowałam. To jest mój drugi raz. A to mój pierwszy, a to jest też drugi raz. Dobrze, a które miejsce w takim razie zajęliście? Ja zajęłam w tamtym razie czwarte. A ja kiedyś przyjadę ostatnie. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego przywiózł masę niespodzianek. Mamy tutaj dla dzieciaków gadżety. Joniec Team, można jeździć terenówkami. Mamy straż pożarną, mimo deszczu mam nadzieję zrobią pokaz tego, jak się gasi pożar. Jest Automotoklub Limanowski. O najmłodszych, którzy przebywają tu w Limanowskim Szpitalu, nie zapomnieli starostowie. Zabawkami i słodkimi prezentami obdarowali dzieci z oddziału dziecięcego. Kontuzja kręgosłupa wykluczyła Pawła Kaima z tegorocznego udziału w zawodach w Erzbergu. W niedzielę 27 maja Paweł Kaim startował w zawodach Pucharu Polski w Super Enduro. Doszło do wypadku. Lekarze stwierdzili poważne uszkodzenie kręgosłupa. Uderzyłem głową w ziemię, motor na mnie i tak się skończyło. No, nie fart trochę, bo niestety no, usłyszałem od chłopaków, że ustawili te opony na tym lądowaniu, dlatego że myśleli, że z takiego krótkiego rozbiegu nikt tam nie doleci. No niestety doleciałem i no jest jak jest. To jednoznacznie wykluczyło udział zawodnika Joniec Team w najbardziej ekstremalnych międzynarodowych zawodach enduro, które odbędą się w Austrii w dniach 7-10 czerwca. Cały czas trenowałem pod kątem Erzbergu. Trochę zmieniłem swoje treningi i trenowałem bardziej pod kątem Erzbergu. No niestety stało się jak się stało, trudno, może w następnym roku. Nie, tarcze z przekładka. Erzberg Rodeo to kultowa impreza dla wszystkich maniaków sportów motokrosowych. Co roku startuje w niej ponad 2000 zawodników. 4 razy z rzędu mistrzem enduro został Tadeusz Błażusiak z Nowego Targu, którego jednak zabraknie na tegorocznych zawodach. Anna Kowalska, Piotr Potaczyk i Adam Wietrzyk to osoby, które będą ubiegać się o mandat radnego w Mszanie Dolnej. Jestem kandydatem zupełnie niezależnym. Anna Kowalska ma 31 lat. Do Rady Miasta kandyduje po raz pierwszy. Jest aplikantem radcowskim, od 5 lat pracuje w szpitalu w Limanowej. Zajmuje się prawami pacjentów. Celem mojego kandydowania jest przede wszystkim to, że chcę mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Jestem również gotowa odpowiadać wobec społeczności lokalnej, wobec wyborców, tak, za podejmowane w ich imieniu i na ich rzecz decyzje, bo jak wiemy, pełnienie funkcji radnego to przede wszystkim podejmowanie istotnych, najistotniejszych dla mieszkańców miasta i dla samego miasta decyzji, jak na przykład uchwalanie wysokości podatków czy opłat lokalnych, tak, budżetu, planu zagospodarowania przestrzennego itd., itd. Myślę, że byłabym pomocna w dziedzinie ochrony zdrowia z uwagi na doświadczenie pracy w szpitalu. No i trzeba również pamiętać o tym, że radny pełni taką funkcję kontrolną, że tak powiem, dla organu władzy wykonawczej, czyli burmistrza, poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju komisjach, tak, powołanych przez radę, między innymi komisji rewizyjnej. Piotr Potaczek ma 52 lata. Jest majorem rezerwy. Pracował jako główny księgowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pragnę wykorzystać swoje możliwości, doświadczenie, wiedzę, którą posiadam, dla dobra naszej małej ojczyzny. Jest asystentem senatora Stanisława Chodorowicza. Pracuje również jako audytor wewnętrzny w Limanowej i w gminie Laskowa. Jest członkiem Rady Nadzorczej Wodnej Spółki Komunalnej w Mszanie Dolnej. Mam takie marzenie jedno, które chcę zrealizować na samym początku swojej kadencji, jeżeli zostanę wybrany, a mianowicie pomoc w uzyskaniu środków na wykonanie elewacji zewnętrznej szkoły jedynki, gdzie uczęszczałem do szkoły zarówno ja i moi koledzy i gdzie nauczyłem się po prostu czytać i pisać, gdzie był początek mojej edukacji. Taki mam sentyment do tej szkoły i ona na dzień dzisiejszy trochę wygląda tak zabiedzona w stosunku do otaczającej jej infrastruktury, która obecnie tam jest zrealizowana. Co pan sądzi o pojawiających się w internecie komentarzach dotyczących pracy miasta? Ja nie będę oceniał, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo każda moja ocena będzie oceną subiektywną, tak będzie traktowana. Natomiast
od oceniania, czy ktoś łamie prawo, czy nie łamie, są do tego powołane organy władzy, jak prokuratora, prokuratura, sądy, jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Natomiast ja jestem daleki od oceny. Adam Wietrzyk ma 43 lata. Jest nauczycielem. Po raz pierwszy startuje w wyborach. Dostałem taką propozycję od burmistrza, żeby spróbować być kandydatem tutaj z tego terenu wyborczego. Pracował w Zespole Szkół Technicznych i Informatycznych. Obecnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mszanie Dolnej. To, co w tej chwili jest zapoczątkowane, to, co się dzieje w tej chwili dobrego w Mszanie, no, trzeba by było to pewnie podtrzymywać. Na resztę to życie pokaże, czas pokaże, jak to będzie dalej. Czy był pan wcześniej związany z polityką? Nie byłem. Jest to dla mnie nowość i sam się tego obawiam, wszystkiego, jak to będzie, no ale mam nadzieję, że może jakoś się będzie dobrze. Mam nadzieję kontynuować dalej tutaj to, co pan świętej pamięci Stanisław Dziętło po prostu wcześniej przed laty wykonywał. No i mam nadzieję, że jakoś ta współpraca między mną a mieszkańcami, a lokalną społecznością, że będzie owocna. To była ostatnia informacja w tym programie. Za uwagę dziękuję. Monika Antosz-Grodzicka. Do zobaczenia.